to jest. I to funkcjonuje. I można sobie sprawdzić. Chyba w internecie nawet jest powieszony ten dokument. Więc to jest. Oczywiście za 2 lata pani dyrektor mnie zadenuncjowała na policję, że byłam... Że niejako wyrządzałam synowi, że byłam agresywna na terenie placówki szkolnej w obecności personelu szkoły. No i rzecz posunęła się szybko i właśnie jestem po 3 latach, kiedy nie widzę dziecka. Więc to się dzieje. To się dzieje. Nie dlatego to mówię, żeby straszyć, tylko chcę powiedzieć, że to ma miejsce. To ma miejsce. Ta walka, ona ma miejsce i ona się bardzo, bardzo realizuje. Ona się po prostu zyskuje swoją obecność. Dziękuję pani Wiesławo. Dziękuję bardzo. Księże profesorze. No, gratuluję pani wnikliwości w dochodzeniu do prawdy. Współczuję też, jeżeli płaci aż tak straszną cenę za to, ale właśnie nam chodzi o to, żeby ludzie byli bardziej wnikliwi. Ale policja jaka usłużna, zobacz. Rodzice są zwykle najbardziej... Każdemu usłużna wszystkiemu, jak rzeźni, gdzie się nie pojawią, to muszą ciężko pracować, a zaraz wychowywać dzieci, co jest wspaniałym zadaniem, najwspanialszym, ale wymagającym wielu sił i czasu. I oni po prostu często nie mają siły, żeby jeszcze głębiej szukać, badać. Dlatego ludzie tak często, kiedy podpisują jakieś umowy, w ogóle ich nie czytają. I to nieraz ma straszne konsekwencje, jeżeli chodzi o kredyty, o banki. No bo widząc kilka stron napisanych drobnym drukiem, nie będąc fachowcami, to... No, żeby mieć spokój, żeby dalej iść naprzód, to podpisują to, nieraz podpisując straszne rzeczy. I podobnie tutaj zapewne zadziałał ten mechanizm zmęczenia, znużenia, chęci załatwienia sprawy, ale właśnie też nasza audycja służy temu, żeby wszystkich Polaków uczulić na zagrożenia, jakie się czyhają w takich dokumentach. Bo to może być jakby podpisanie cyrografu z diabłem, bo trzeba... No tak jak mówiłem, gender nie tylko niszczy naszą teraźniejszość tu na Ziemi, ale może zniszczyć całą naszą wieczność. Więc jak najbardziej odpowiada najbardziej ciemnym światom, siłom, które są na świecie. To jest jakby podpisanie takiego dokumentu może w istocie być jakby podpisanie oceanografu z diabłem, wydania naszego dziecka najciemniejszym siłom. Właśnie uświadamiamy, że genderyści są podobni do marksistów. Przed genderystami trzeba się bronić podobnie jak przed marksistami. Oddać dzieci genderystom, to podobnie jakby oddać dzieci na wychowanie do sutenerki. No właśnie, przecież pani Tuider pisze i zachowuje się jak sutenerka. Jak oddać handlarzom narkotyków, jak oddać handlarzom alkoholu, to jest albo jak oddać dzieci do szkoły pionierów marksistowskich, do Komsomolu. Przecież to jest wydanie dzieci na zatracenie. Dlatego, a trzeba wiedzieć, że genderyści, jak komuniści, wpychają się jak mogą do szkół, bo oni sami są maniakami seksualnymi bardzo często i chcą, żeby dzieci też takimi się stały. No też na swojej osobistej korzyści, żeby mieć możliwie najmłodszych partnerów seksualnych i też, żeby było ich jak najwięcej, ale też, żeby osiągnąć władzę, żeby ludzie tak zmanipulowani, zniszczeni przez nich, żeby żyli tak jak oni, a żeby podejmowali wybory polityczne jak oni i żeby to im zapewniło władzę absolutną. To taki jest cel, władza. Podobnie jak to było dla marksistów. I musimy sobie zdawać sprawę z tego zagrożenia. Właśnie musimy być teraz szczególnie wyczuleni i tak jak byliśmy... Nasi rodzice byli wyczuleni na propagandę marksistowską. No, pamiętam jeszcze na przykład, jak były prawie masowe zapisywanie do harcerstwa socjalistycznego, to rozsądni rodzice na to nie pozwalali. No, pytali, o co chodzi, co tam się będzie odbywało, na pewno jakaś indoktrynacja. Świadomie Polacy bronili dzieci przed indoktrynacją komunistyczną. Albo kiedy dzieci musiały wysłuchiwać kłam marksistowskich, musiały słyszeć ciągle, że
Katyń zrobili Niemcy, to rodzice tłumaczyli w domu, jaka była prawda. Kiedy nie wolno było mówić o pakcie Ribbentrop-Mołotow, no to rodzice to prostowali w domu. Kiedy nie wolno było mówić o zbrodniach Stalina, Ripala Gugula, to rodzice to prostowali. Podobnie dzisiaj musimy chronić dzieci, bronić przed dżentarystami, podobnie jak nasi rodzice chronili nas przed komunistami. Bo to w istocie jest podobna ideologia, podobna zaraza, podobne zagrożenie. Dziękuję. Prosimy, Radio Maria. Halo? Halo? Prosimy. Szczęść Boże, tak można będzie. Do Cześć programu. Boże, jest Pan na antenie, słuchamy. Tak, chwileczkę, ja tylko już wyścisłę. Będzie do potrzebuję. Tak, już mogę, tak? Tak, tak, oczywiście. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria ze Szczedźwica. Teraz i zawsze. Kłania się z tej strony Andrzej z Więcborka. No może to nikomu nic nie mówi, bo każdy się jakoś nazywa. Dodam tylko, że jestem też osobą represjonowaną, mającą statut WIPN, osoby represjonowanej za działalność antykomunistyczną w latach 80. w stanie wojennym, w ramach której również zajmowałem się kolportażem wydawnictw niezależnych drugiego obiegu, tak zwanej Bibuły. Nie tylko gazety, ale też i publikacje książkowe. I chcę powiedzieć, że w nawiązaniu do wypowiedzi księdza profesora, otóż bardzo mi zapadło w pamięć, dało do myślenia to, że w pewnej publikacji książkowej natknąłem się właśnie na taką myśl wyrażoną przez, nie pamiętam już, nawet autora przyznaję, ale nie to jest istotne, na temat polityki, że być może nawet to jakiś z klasyków komunizmu powiedział, wykluczone, ale każda władza musi mieć swój proletariat. No i wówczas wtedy, jeszcze w latach 80. w czasie PRL-u, no to wielu, oczywiście to określenie proletariat kojarzyło się oczywiście z klasą robotniczą, ze światem pracy. No. Ale się okazało, że po tak zwanych przemianach, po okrągłostołowych, no, kiedy znany proces, prawda, przekształceń gospodarki, rozpadanie zakładów pracy, likwidacja, a wraz z tym oczywiście likwidacja wielkiej ilości miejsc pracy. I w miejsce tej klasy robotniczej, tego proletariatu robotników, no, pojawiła się nowa kategoria, która nie była do pomyślenia w czasie PRL-u, mianowicie bezrobotni. I to wielomilionowa rzesza. No, którzy dla tamtych władz nie byli, no, że tak powiem kolokwialnie, materiałem, kandydatami na tak zwany proletariat, ponieważ tej kategorii ludzi bezrobotnych, bez środków do życia, no, żadna władza nie miała nic do zaproponowania, no, w sensie pracy i źródła zdobycia środków do utrzymania. W związku z tym, patrząc z perspektywy tych lat do dzisiaj, zauważam ciekawe takie zjawisko, mianowicie, że politycy, władze, poczynając od tamtego okresu, no, zaczęło się po tych przemianach jakieś takie, bym to powiedział, takie nerwowe rozglądanie się za jakimś proletariatem, jakąś grupą społeczną, wypatrzoną, wybraną, którą niekoniecznie musieli być robotnicy, bo i nie mogli, ponieważ niewielu ich zostało po likwidacji zakładów pracy, tych przynajmniej dużych, wielkoprzemysłowych. No i wypatrzono sobie, moim zdaniem, taką wytypowaną grupę, że tak powiem, proletariat obyczajowy, mówiąc umownie, mianowicie przedstawicieli różnych takich mniejszości obyczajowych, konkretnie właśnie dewiatów seksualnych, którzy jak świat światem byli, byli, są i będą, no ale wtedy jakoś tak, no, oni sobie tam na marginesie funkcjonowali, no i tutaj uważam, że wytypowano sobie taką grupę, no, której miano do zaoferowania może nie tyle, powiedzmy, środki do godnego życia, ale przynajmniej jakąś ofertę taką, która by ich dowartościowała, uczyniła taką elitą, klasą tutaj rządzącą, po to tylko, żeby mieć tak zwane zaplecze społeczne w sensie socjologicznym, jako no, elektorat w sytuacji, no, powiedzmy sobie, tak zwanej demokracji. No i oczywiście ta oferta przez te środowiska musiała być przyjęta jako atrakcyjna, ponieważ przedtem oni żyli gdzieś na marginesie. No i teraz właśnie tutaj uważam, nie wiem jak ksiądz profesor by to oceniał, że to właśnie są, obserwujemy skutki takiego wybranego, wytypowanego nowego proletariatu w cudzysłowie, którzy nie, nie,
niekoniecznie muszą być, nie są z reguły robotnikami, ale właśnie których łączy właśnie jedno, mianowicie różnego rodzaju dewiacje obyczajowe, dla których oferta rządzących polityków no, jest odczytywana jako niebywale atrakcyjna, ich dowartościowująca te grupy właśnie dewiatów obyczajowych. To tutaj ciekaw byłbym, czy ksiądz profesor jak to ocenia, czy też byłby skłonny podzielać moje obserwacje subiektywne, bo być może się mylę. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Przede wszystkim gratuluję panu państwa działalności i dziękuję za to, bo pan ryzykował bardzo wiele, utratę wolności, też utratę życia, ale właśnie dzięki ofierze, bohaterstwu takich ludzi jak pan mogliśmy uzyskać te lepsze warunki, jakie mamy, no nie idealne, ale jednak o wiele lepsze wolnej Polski. To trzeba zawsze bardzo doceniać i dziękować bohaterom, których ofiara do tego się przyczyniła. Ale zapewne pana konfrontacja z komunizmem, walka z komunizmem też pomogła panu dostrzec te podobne mechanizmy, bo wszystko, co pan mówi, myślę, jest czołem w dziesiątkę. Pan to bardzo dobrze zaobserwował. To jest właśnie program szkoły frankfurskiej. To właśnie postulował Herbert Marcuse, jeden z czołowych filozofów, ideologów szkoły frankfurskiej, która jest takim jakby łącznikiem między marksizmem i genderyzmem. Bo właśnie komuniści Zachodu, kiedy z rozpaczą stwierdzili, że rewolucja krwawa, zbrojna na Zachodzie się nie uda, bo tutaj jest za wielki dobrobyt, też za mocne chrześcijaństwo, za mocne organizacje społeczne, a nienawidzili tego społeczeństwa, chcieli je zniszczyć, to szukali właśnie innych metod rewolucyjnych i grup, które mogłyby rewolucję przeprowadzić. No to można wziąć pod uwagę przestępców, czy choroby, osoby chore psychiczne, bo też no, ateiści mają tendencję do mówienia, że jeżeli coś się złego dzieje z człowiekiem, to jest nie tyle jego osobista wina, co wina struktur społecznych. Więc również chorzy psychicznie, czy więźniowie, to raczej są ofiary społeczeństwa. No ale jakby wypuścić więźniów jako grupę rewolucyjną, no to oni zamiast by doszli na barykady, to chyba zaczęliby rabować sklepy po drodze, więc tam wielkiego pożytku z nich nie będzie. No, osoby chore psychicznie, no, zachowują się oczywiście bardziej chaotycznie, więc tutaj jako narzędzie rewolucji nie można na nich liczyć. No, też nie można liczyć na robotników, no bo im się za dobrze powodziło, podobnie rolnikom, farmerom na Zachodzie. No, robotnik w Stanach Zjednoczonych, który mógł za swoją pensję kupić sobie samochód, który produkował, mógł kupić sobie w końcu dom z basenem, no nie był skłonny iść, umierać za absurdy komunistyczne. I to bardzo się nie podobało komunistom. No wiedzieli, że nie mogą liczyć na robotników, nie mogą liczyć na farmerów amerykańskich, więc szukali jakiegoś, no, jakiejś grupy, która byłaby właśnie taką szpicą rewolucji. I tak jak pan zauważa, ich wybór padł na mniejszości seksualne, bo też no, ateiści, którzy no, żyją w fundamentalnym błędzie, absurdzie odrzucenia Boga, którzy mają taką wiarę, że nie wierzą w Boga, no, też potrzebują dobrego samopoczucia, przynajmniej złudzenia, że robią coś dobrego, że komuś pomagają. No i wcześniej ateiści, marksiści miały taką iluzję, Bóg, że oni pomagają robotnikom i chłopom. Święta Trójca. No i tak pomagali w Rosji, że miliony robotników i chłopów wymordowali i robotnicy i chłopi w Rosji by dali wszystko, żeby uciec od komunistów do Stanów Zjednoczonych, do tych okropnych kapitalistów. No tak wyglądał komunizm. Podobnie no, w Niemczech Wschodnich, prawda? Robotnicy i chłopi w Niemczech Wschodnich byli tak zachwyceni komunizmem, żeby chętnie wszyscy uciekli do Niemiec Zachodnich. Dlatego Niemcy Wschodnie musiały budować mur w Berlinie i zasieki na całej granicy, żeby im wszyscy obywatele nie pouciekali do tego złego kapitalizmu. No to jest właśnie porównanie między komunizmem a kapitalizmem. Ale komuniści tłumaczyli, że muszą budować mur i zasieki, żeby ich kapitaliści nie najechali właśnie. No podobnie do dzisiaj
mamy relikt komunizmu, Koreę Północną i Południową. Wspaniale się rozwija gospodarczo, jest też tam wolność religijna, rozwija się dynamicznie chrześcijaństwo, natomiast Korea Północna to jest jedno wielki obóz koncentracyjny, gdzie ludzie umierają z głodu. Ale komuniści dalej twierdzą, że propaganda w Korei Północnej przekonuje ludzi, że to jest najbardziej szczęśliwy kraj na świecie. No, można zobaczyć wywiady z tymi ludźmi. No, to Korea Północna pokazuje, do jakiego stopnia ogłupienia, zidiocenia media mogą doprowadzić ludzi. Którzy potem ze strachu albo z przekonania na przykład urządzają jakieś wielkie uroczystości płaczu, kiedy umiera ich największy tyran, ciemiężyciel, który ich doprowadza do głodu. No tak ludzi można ogłupić propagandą. Taki był komunizm, który właśnie komuniści chcieli dojść do władzy niejako na karkach chłopów i robotników. Nawet jak ich mieli milionami wymordować i zagłodzić, jak w Związku Radzieckim czy Chinach. No ale ponieważ już robotnicy i rolnicy byli na tyle mądrzy, że już nie chcieli za komunistami, no to uczynili właśnie z taką szpicę, taką najważniejszą narzędzie rewolucji, różne osobliwości seksualne. To bardzo słusznie pan zauważył. I oni ten styl życia właśnie jakiegoś dziwaca, totalnej rozpusty chcą propagować, przerzucić na całe społeczeństwo. To już on to zauważył. Propagował Wilhelm Reich. Nie zauważyć. Też jeden z czołowych genderystów, który dawał takie szatańskie rady, żeby nie walczyć wprost z kościołem, wyższą kulturą, ale seksualizować młodzież, a reszta przyjdzie sama. To jest szatańska rada, ale szatańsko skuteczna. Właśnie, żeby jakiś styl totalnej rozpusty, która jest w jakichś mniejszościach seksualnych, na przykład tak jak gejów, to jest chyba najbardziej rozpustne środowisko, jak właśnie wiemy od pana Kochanowskiego. Można nadmienić, że chociaż właśnie geje stanowią mniej niż 1% całego społeczeństwa, mniej niż 2% mężczyzn, to zwykle do 65% chorych na AIDS to są geje. Czyli to prawdopodobieństwo, że gej będzie chory na AIDS jest kilkadziesiąt razy większe niż u normalnych mężczyzn. Czyli na przykład w Niemczech procentowo na bardzo rozbudowany domy publiczne, pracujące tam niestety biedne kobiety, zmuszone często do tego upodlenia, czy ich klienci, to na nich przypada najwyżej 35% chorych na AIDS, a 65% na gejów. No widać, jak to jest najbardziej rozpustne środowisko, jak właśnie nam też wyjaśnia. Jak ci papieże. To jest ich powodem dumy. Tak samo jak ci papieże rzymscy. Ten totalnej rozpusty chcą genderyści przerzucić na całe społeczeństwo, tego chcą uczyć nasze dzieci. Tak właśnie jak radził Wilhelm Reich, który zresztą był maniakiem seksualnym i to od dziecka. Wilhelm Reich żądał współżycia seksualnego od własnej matki, jak miał 12 lat. To jest, człowiek tak zwyrodniały seksualnie jest najwyższym autorytetem genderowym. To on właśnie podał idee, które też głosiła szkoła frankfurcka. To jest jeden z ojców szkoły frankfurckiej. Zresztą był takim maniakiem seksualnym, zarazem oszustem, że w końcu trafił do więzienia w Stanach Zjednoczonych i tam umarł. No a to jest ojciec genderyzmu. I tak oni działają, tak pracują. Więc to pana obserwacja jest bardzo trawna. To jest strzał w dziesiątkę. Tak właśnie o to chodzi. Tak jak marksiści na ofierze, na cierpieniu milionów chłopów i robotników chcieli dojść do władzy, utrzymać się przy niej, właściwie na uwiedzeniu chłopów i robotników na ich własne nieszczęście, tak genderyści na uwiedzeniu na ich nieszczęście mniejszości seksualnych, ale też możliwie młodzieży i dzieci w jak najszerszym zakresie, chcą osiągnąć władzę absolutną. To bardzo słuszna obserwacja. To jest ich program. To jest jasno sformułowane w ramach programu Reicha, Kinseya, Szkoły Frankfurckiej. To jest realizowane. To tak się dzieje. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Czy można do rozmów? Jesteśmy, słuchamy. Jan z Łodzi. Ja chciałem pana profesora spytać, bo pan bywa na zachodzie. Ksiądz profesor Dariusz Oko w naszym studiu. Przepraszam, ksiądz profesor, czy tam dominuje jeszcze świadomość chrześcijańska na zachodzie? Czy już dominuje raczej ta świadomość fałszywa, szkodliwa, która rozkłada to życie wewnętrzne na zachodzie? I jeszcze chciałem drugie pytanie zadać.
bo rozumie, że trwanie w tej postawie poznawczej nas tutaj, katolików, to nie może trwać, być, nie może zbyt długo trwać, bo to do niczego nie doprowadzi. Mówicie, gdyby mamy świadomość, jaka powinna być odpowiedź? Wiem, że powinna być nas, katolików tutaj, żywa, no i powiedzmy taka intensywna, ale oczywiście zło mamy dobrem zwyciężać. Jak my powinniśmy się zachowywać jako chrześcijanie świadomi? Bo oczywiście to polega głównie na spełnieniu tych wartości chrześcijańskich, ale jak sformułować pewne odpowiedzi, bo tutaj dyskusja z ideologią jakąkolwiek jest trudna, ponieważ ideolodzy nie są zdolni do dyskusji, oni formułują tylko jedno swoje hasło i powtarzają w nieskończoność i właściwie nie ma z nimi żadnej dyskusji, czyli my powinniśmy w jakiś sposób się zorganizować i reagować, trzeba tylko właśnie w jakiś sposób. Szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję za te Wasze pytania. No, niestety trzeba stwierdzić, że na Zachodzie w dużym stopniu ludzie zdradzili chrześcijaństwo, dali się uwieść kłamstwu. I jest wiele rejonów Europy, gdzie no, chrześcijaństwo straciło znaczące wpływy, gdzie większe wpływy mają właśnie ateiści, genderyści, właśnie na zgubę Europy, na zgubę tych społeczeństw, bo no, tam, gdzie umiera Bóg, też wkrótce umiera człowiek, bo jak nie ma Boga w sercu, to nie ma też motywacji do życia. To jest, ja to właśnie często obserwowałem na Zachodzie. Interesowałem się, co ludzie wybierają zamiast Boga. No, na ateizm, prawda? Wiara, bo to też jest wiara. Bo każdy musi wierzyć, ponieważ nikt nie może uzasadnić do końca swojego światopoglądu. Każdy musi wierzyć, tylko są wiary różne, lepsze i gorsze, głupsze i mądrzejsze. No, wiadomo, że najlepsza, najbardziej uzasadniona jest wiara chrześcijańska. Jedni wierzą w Chrystusa, a inni wierzą w Marksa, w Stalina, wierzą w karierę, pieniądz, seks, no genderyści wierzą w seks jako Boga. I to są szczególnie durne wiary, no, logiczne, filozoficzne, nie do uzasadnienia. Ale ludzie, którzy mają durną wiarę, no jak no, wierzą na przykład w narkotyki, no narkoman wierzy, że narkotyk jest Bogiem, alkoholik, że alkohol, a genderysta, że seks. No to prowadzi do samozagłady, bo to redukuje człowieka do jakby do maszyny, która ma tylko konsumować narkotyki, alkohol albo seks. To jest właśnie też podobne do marksistów. Marksiści w istocie redukowali człowieka do maszyny produkcyjnej, która miała wykonywać rozkazy komunistów. Natomiast genderyści redukują człowieka w istocie do maszyny seksualnej. Słyszeliśmy od pana Kochanowskiego, co on sądzi o powodzie dumy gejowskiej. Do maszyny seksualnej, która ma być łatwo sterowana przez genderystów. I ludzie, którzy tak postępują, no prowadzą do własnej zagłady. Korzystają jeszcze z dorobku poprzednich pokoleń chrześcijańskich, które wytworzyły wysoką kulturę, cywilizację, technikę, dobrobyt i niejako żyją jak syr marnotrawny, z zapasów. Tak jak żyli marksiści, ale oni nie są w stanie wytworzyć wyższej kultury duchowej, moralności. Oni się zapadają w niegodziwości, w zmysłowość. No właśnie, to jest typowe dla Zachodu. Zamyka się kościoły, a buduje się coraz większe domy publiczne. To można doskonale obserwować w Niemczech, w Holandii, w Hiszpanii. Tam, gdzie umiera chrześcijaństwo, tam wchodzi genderyzm. I te społeczeństwa wymierają. To jest taka prosta kolejność. Chrześcijaństwo, ateizm, który jest w istocie prymitywnym konsumpcjonizmem, gdzie chodzi przede wszystkim o przyjemności zmysłowe, szczególnie seksualne, no to prowadzi do śmierci i do przejęcia terenu przez inne narody, cywilizacji. Szczególnie do islamizacji. Widać, no prosta kolejność. Chrześcijaństwo, zdrada, apostazja, ateizm, konsumpcjonizm, prymitywizm, śmierć, no i inne kultury na to miejsce, inne religie. Bo to jest właśnie straszne w genderyzmie i w ateizmie, że oni nie są w stanie wytworzyć wyższej kultury duchowej. Oni są w stanie zniszczyć, skonsumować, ale nie są w stanie stworzyć czegoś nowego, trwałego. No, no podobnie jak barbarzyńcy, którzy napadają nasz dom i są tylko w stanie go zrujnować, ale nie są w stanie rozbudować. A oczywiście łatwiej jest zrujnować. To jest też no, problem obrony przed genderystami, bo łatwiej jest ludzi namówić do zła często niż do dobra. Łatwiej jest młodzież zdemoralizować niż wychować. Łatwiej jest dom wystawić.
wysadzić w powietrze, niż zbudować. A właśnie genderyści tym się zajmują. Demoralizacją, wysadzaniem domu powietrze. I w tych ruinach można jakoś żyć może parę lat, ale no w końcu wyczerpują się zasoby. Wyczerpuje się życie i na to miejsce przychodzą inni. To dlatego, no, jak pojedziemy na takie kraje, Holandia, Niemcy, Anglia, Szwecja, tam są coraz większe obszary całych miast, dzielnic, gdzie już panują inne kultury, gdzie panuje islam, gdzie nawet policja boi się wejść. Ja bym to szczególnie radził genderystkom, kobietom, które na przykład tak opiewają inne kultury, islam, niech pójdą w takim stroju europejskim do dzielnicy islamskiej, niech tam pospacerują trochę. Niech, jak nie rozumieją arabskiego, to niech wezmą tłumacza, niech im przetłumaczą, co oni mówią o nich, mieszkańcy tych dzielnic. Zresztą same gesty, okrzyki będą dla nich zrozumiałe. Doradzałbym, żeby wzięły też jakąś obstawę, przynajmniej tak dyskretnie z tyłu, żeby żywe stamtąd wyszły. Może coś zrozumieją, może zrozumieją istotną różnicę między chrześcijaństwem a innymi kulturami, religiami, także islamem. No, proszę Państwa, to jest jasna droga do samozagłady. Też polecam pojechać pod Calais, gdzie koczują tysiące imigrantów, no szczególnie dużo muzułmanów, tworząc dżunglę. W środku Europy jest olbrzymi obszar, ważny obszar no, połączenia z Wielką Brytanią, gdzie panuje prawa dżungli, gdzie kierowca ciężarówki nie wie, czy przejedzie przez ten teren. I państwo francuskie, całe potężne państwo, które nas poucza, nie jest sobie w stanie z tym poradzić. Przecież to jest coś niesamowitego, że kilka tysięcy ludzi napada w biały dzień na ciężarówki i to się dzieje przez lata i całe państwo francuskie nie jest w stanie nic z tym zrobić. A dlaczego? Bo ma 700 takich dżungli na swoim terenie, gdzie policja się boi wejść, a w dodatku ma już zdesperowanych obywateli, którzy przez absurdalną i nieetyczną politykę tego państwa są doprowadzeni do ruiny, do nędzy. Dlatego protestują te żółte kamizelki. Podobnie jest w Niemczech. No, w Niemczech już, w Monachium, które dobrze znam, w szkole no, może być nawet 40 różnych narodowości, a Niemcy już stanowią tylko 50% w tych szkołach. W Hamburgu to Niemcy stanowią czasami już tylko 20, 30, 10% w szkole. Niemcy są znikomą mniejszością w szkołach niemieckich często i to z mniejszością prześladowaną. No, miejmy rozum, uczmy się z doświadczeń innych. Sami Niemcy pod wpływem genderyzmu doprowadzili do sytuacji, że ich dzieci są prześladowaną mniejszością przez dzieci obcokrajowców, którzy przychodzą na miejsce Niemców. To jest zapowiedź zagłady. Ta multikulti wcale nie funkcjonuje. Okazuje się, że już ludzi innych jest tak wiele, że oni wcale nie chcą się integrować z Niemcami. Dochodzi tak zjawiska reetnizacji. Co to jest reetnizacja? To jest umacnianie swojej pierwotnej etnii, narodowości. To na przykład widać bardzo dobrze u Turków niemieckich. Teraz Turcy, którzy już w trzecim pokoleniu żyją w Niemczech, często są mniej Niemieccy, a bardziej Tureccy niż drugie pokolenie. Dlaczego? No bo mają o wiele więcej środków technicznych, internet, telewizja satelitarna, dostępu do Turcji i oni się bardziej czują Turkami niż ich rodzice, a mniej Niemcami. Niemcami coraz bardziej gardzą, no bo widzą, że oni właściwie giną w szaleństwie seksualnym, giną, bo nie mają dzieci i oni po prostu zachowują się już jak przyszli panowie Niemiec. Mówią, po co mamy stawać się Niemcami? Przecież Niemcy wymierają. Niemcy są do niczego. To my będziemy panami Niemiec. Mówią, Niemcy, budujcie większe mieszkania, bo my je wszystkie przejmiemy, a my mamy duże rodziny. Ja bardzo szanuję, cenię Niemców i szczególnie boleję na tym, znam Niemcy już ponad 30 lat, ja widzę, jak to państwo umiera na własne życzenie. No, ale jeżeli zamiast Chrystusa wierzy się w genderyzm, wierzy się, jeżeli taki pan jak Reich jest ważniejszy od Chrystusa, no to jak on skończył w więzieniu, no to tak się prowadzi do samozagłady. To jest rzeczywistość Zachodu i my przynajmniej powinniśmy się uczyć z tych doświadczeń. Po prostu być mądrzejsi od Niemców. Tak jak byliśmy mądrzejsi od nich, nie uwielbiając Hitlera i nazistów. Jak byliśmy mądrzejsi od Rosjan, nie uwielbiając Stalina, Lenina, komunizmu, tak bądźmy mądrzejsi dzisiaj. No, nie powtarzajmy szaleń z błędów Zachodu. Bądźmy asertywni, wybierajmy.
przejmujmy dobre rzeczy, ale brońmy się przed złymi. A no jak się bronić, jak dyskutować? Oczywiście no trzeba wiedzieć, ja mam też tutaj doświadczenie medialne, mogę powiedzieć, że ja dyskutowałem już wieloma czołowymi genderystami, ateistami Polski. Ja znam tych ludzi, oczywiście ja nie dyskutuję po to z nimi, żeby ich przekonać, bo to jest prawie niemożliwe. No to tak jakby jakiegoś komunistę chcieć przekonać. To jest jakby człowiek wierzący, no to jakby chcieć przekonać Świadka Jehowy. Więc ja dyskutuję z nimi nie po to, żeby ich przekonać, tylko żeby możliwie przed maksymalną liczbę ludzi objawić ich kłamstwa, ujawnić ich brak logiczności, zaprzeczanie samemu sobie, argumentując. Argument za argumentem. Trzeba mieć wiedzę, dlatego ja to studiuję, dostarczam tych argumentów. Bronić się przed rzeczową dyskusję. Nie dawać się degenerować do ich postawy, bo zauważmy, ja też mam to doświadczenie, że oni z reguły przechodzą do ataku personalnego. Ubliżają. To jest ich typowa broń. Ubliżanie, obrażanie, szyderstwo, pogarda. Dlaczego? No bo oni nie mają argumentów. Oni chętniej mówią o więzieniach, o zamykaniu nas w więzieniach niż o dyskusji. No podobnie jak marksiści. Marksiści nie dyskutowali, tylko zabijali i zamykali w gułagu. Podobnie genderyści. Oni grożą nam więzieniem, a uciekają przed dyskusją. Ja zapraszam czołowych dyskusji. Pana wielokrotnie zapraszałem panią Środę, pana Hartmana do dyskusji. Oni jakoś uciekają, chowają się. Prawda? Jak byłem na Uniwersytecie Warszawskim, miałem tam wykład, zapraszałem panią Środę do dyskusji. A mówiłem, no przecież to pani obowiązek niejako. Pani mnie atakowała w mediach, pisała teksty na mój temat, no to musi mieć czas, żeby spotkać się oko w oko. No. Pani co powinna bronić swoich studentów przed takim antygenderystem, jak pani pisze, strasznym. I pani się uważa za taką mądrą, genialną, to pani bardzo łatwo przyjdzie. To ja proszę o dyskusję. Teraz też proszę panią Środę. No ona stwierdza, że ona cię nie nawróci. Przygadał kocioł garnkowi. No nie, oczywiście, że nie ma sensu. Ale jest taka prawda, że i tu diabeł, i tu diabeł, i tu diabeł, i tu diabeł.